Witam ten jesienny poranek. Dzisiaj mieliśmy na dworze jakieś 3 stopnie, także nie jest za ciepło. Chciałem wam pokazać, co wczoraj kupiłem. Taki silniczek do tej łódki. Ładnie, elegancko, wszystko działa. Była okazja. Będę łowił na takim ukrytym jeziorku, już tam nigdy nie łowiłem. Tam nie da się dojść z brzegu, jedynie co tylko łódka. Także dzisiaj planuję tam wpłynąć. Zobaczymy, jak to tam będzie wyglądało. Będę łowił szczupaka, który się rzucał na blachę i chciałem przy okazji jedną szybciówkę. Będę łowił na martwą rybę. No, zobaczymy, jak to będzie. Na razie to musimy stąd wypłynąć jakoś. Silniczek, jak widać, chodzi pięknie. Jest to rok 2008 albo 2006, nie jestem pewny. Także nie jest stary silnik. Zobaczymy, czy coś będzie się dzisiaj działo. Miejmy nadzieję, bo już dawno ryby nie ciągnęłem. Nie czułem tego holu. Walki ryby. Także to na razie na tyle. Jak już będę wpływał na jeziorko, to znowu włączę kamerę. Na razie. Pływam teraz na tym małym jeziorku, taki właśnie jest dopływ. Bardzo płytko. Jest to widać na kamerze, ale jest metr wody. Nie wiem, czy da się płynąć i zaczyna się robić coraz wężej. Bardziej porośnięte. Zobaczymy.
normalnie troszeczkę, ale czego to się nie robi dla wędkarstwa. Trzeba poznawać nowe miejsca. Metrów trzeba przepłynąć właśnie takim małym kanalikiem. Oby się udało. Gdzieś tam będzie. O. O, chyba się nam uda wpłynąć na to jeziorko. Już się widać fajnie. Parę metrów tym kanałem małym. Wygląda obiecująco, także ciekawe, czy coś tu uda się złowić. Sprawdzimy zaraz na jego sądzie, jak to głęboko tu jest w ogóle. Zresztą zaraz pokażę. Naprawdę fajne miejsce, muszę przyznać. Wygląda naprawdę, naprawdę obiecująco. Wędkarze tutaj nie dojdą z brzegu, tylko jedynie co z ludźmi. Bo widzicie, brzeg jest cały porośnięty trzciną. Także, no, jestem bardzo ciekawy, co tu się będzie działo. Całkiem nieźle. Już jest dosyć głęboko. Jak widzicie, nie jest tu wcale płytko. Jest ponad 15 metrów. Jesteśmy na środku praktycznie. Także no, naprawdę głęboko. Gdzie jesteśmy? Praktycznie na środku, tak. Jest ponad 15 metrów. 16 ponad. Ale rybek nic nie pokazuje. Woda ma 8 stopni. No, głębia, ale ryb zero. Może trzeba je poszukać gdzieś przy brzegu. No, nieźle. Proszę Państwa, jesteśmy na tym cichym, spokojnym jeziorku i już mamy szczupaczka na wędce. Wydawał się dosyć spory. Mogę go na razie oderwać. Także zobaczymy, co to będzie. Mam dosyć cienką żyłkę, chyba, nie wiem, 20.
O, proszę. Piękna sztuka. Koło metra będzie miał pewnie. Tu na wahadłówkę. Także, no, spokojne miejsce się okazało. Znaczy spokojne. Tajemnicze, tak to nazwie. Uhu, proszę Państwa. Piękny szczupiec. Pokaż się. Że jest na pewno niegotowy. Cienką żyłkę. Także muszę ostrożnie tutaj z nim. O, ale bestia. Uhu. Piękny, gruby. Dobra, na razie muszę chyba kamerę wyłączyć. Albo może ją tu gdzieś postawię. Piękna walka, proszę Państwa. Patrz tutaj. Potężny zębol. Potężny, naprawdę. Ale rakieta. Na wahadłóweczkę, proszę Państwa. No, czy to jeszcze jesteś gotowy? Ale bestia. Hu. Proszę Państwa. Potężny. Odłożę kij. Także o, zobaczcie. Jak on tam ma wahadłowę w środku. Widzicie? Potężna ryba. Proszę Państwa, jakieś... No nie wiem ile, ale sporo. Jakieś 4-5 kg ma na pewno. Haczyć szybciutko, żeby się nie męczył. O, jak fajnie tutaj. Już szybko odhaczona. Przełożymy to jeszcze raz. Nie będę go kładł. O, tak wyciągnięto. Proszę zobaczyć. Nie wiem, czy to tam widać w kamerze, ale no jest rybka piękna. Także nie męczymy więcej rybki. Niech idzie. Po babcie. No, już jesteś gotowy? No nie mów, że zawału dostał. Musi się dotlenić troszeczkę i zaraz pójdzie. Piękna. Chyba dostał zawału. No i już czy nie? Ale w kamerę walnął. Prawie. No także dziękuję za uwagę.
Nawet o też takie się zdarzają. Pistoleciki. No powiedz, a? Dać pa mamusia. Także kończę na dzisiaj. Udało się złowić 3 sztuki. Jeden nie nagrałem. Już nie wiem, zapomniałem. Także nie tak źle. Miejscówka fajna. Dopisała. Pokażę jeszcze troszeczkę na jego sądę. No, 3 sztuki, 2 takie ponad 98 cm. No, jeden taki malutki. No, fajnie. Jakaś ryba, potężna ryba się spawiła, nie wiem co to było. Duży leszcz, nie wiem, nie mam pojęcia. I oczywiście do konkursu jeszcze 4 tygodnie zostało. Także zapraszam. To by było na tyle. Na razie.